I mamy drugi rocznik, drugi numer rocznika muzealnego Jacka Malczewskiego, Artefakty. Artefakty to jest tytuł, który wymyślił kierownik działu przyrody Marek Słupek, więc taki wkład przyrody w publikację, która jest dosyć przekrojowa, bo obejmuje informacje, artykuły z poszczególnych działów muzeum w Radomiu, ale jest tam i dział sztuki, jest i dział etnograficzny, jest i dział sztuki współczesnej, jest historia, jest archeologia, jest wreszcie przyroda. Po raz pierwszy w tym roku jako niegdysiejszy pracownik, a spędziłem w nim 9 lat swoich pierwszych lat życia, również i ja napisałem głównie. No nie głównie, napisałem o głazach narzutowych, które w tej chwili, ale jest też marka artykuł o mini ogrodzie botanicznym na dziedzińcu muzeum, tym wygranego projektu w budżecie obywatelskim Mazowsza. A też są głazy narzutowe, te, które niejednokrotnie filmowałem i pokazywałem. Jest artykuł łącznie ze zdjęciami z archiwum dotyczącej głazu narzutowego, który stoi w tej chwili, kiedyś stanowił podstawę fontanny na rynku miasta. Publikacje są o tyle cenne, że przez wiele lat, właściwie 40 lat, nie była przerwa w wydawaniu rocznika muzealnego, a właściwie ten ostatni bodajże w 1979 i później już była pustka. Już nie wydawano więcej roczników, a szkoda, dlatego że no jest to miejsce jest to forum do publikacji różnych przekrojowych artykułów, nie tylko przekrojowych zresztą artykułów. W pierwszym numerze na przykład bardzo ciekawy artykuł o detalach w architekturze XIX-wiecznych i z początku XX wieku. Mowa tutaj o schodach. Bardzo ciekawe dla mnie, jako dla inżyniera. Troszkę ostatnio związanego, może nie z budownictwem, ale z gospodarką przestrzeni, który się pojawia w tych wnętrzach. Dosyć taki charakterystyczny element tych starych kamienic miejskich w Radomiu. Ale są też inne, także zachęcam do czytania. Na pewno jest warte. Warte, aczkolwiek myślałem, że już nic nie można napisać o Radomiu, przynajmniej z dziedziny historii. Jednak jak widać, można. Można i na pewno nie zabraknie tych materiałów i dobrze, żeby znalazły swoje miejsce, których ujrzą światło dzienne. No i dobrze, że coś takiego powstało. Jest tu część dla przyrody, jak zwykle. Także również i to cieszy, tym bardziej, że bardzo mało mamy publikacji na temat przyrody radomskiej. Właściwie no to są pojedyncze egzemplarze i każdy nowy artykuł może coś wnieść do wiedzy o naszym tutaj otaczającym nas świecie.